Witam serdecznie, Luka z tej strony. Dzisiaj sobie krótki filmik na temat Photoshopa zrobimy Adobe. Pokażę Wam kilka ciekawych filtrów na tym zdjęciu oraz krótki retusz zdjęcia zrobimy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, a ja sobie pogadam przy okazji, zrobimy. Zobaczymy, na przykład ja sobie akwalerę sobie zrobimy z niego, czyli po prostu zrobimy zdjęcie takie bardziej akwalerowe, czyli bardziej nowoczesne zdjęcie, troszeczkę mniej ziarniste damy. I tekstura bardziej większa troszeczkę. No, trochę za dużo jest ziarnista, bo już widzę, że przesadziłem troszeczkę. Może tak będzie? Zobaczymy. Oczywiście musimy poczekać sobie, bo zanim to przerobi, bo to jest wysokiej jakości zdjęcie, zanim to przerobi, o, już trochę lepiej wygląda, takie bardziej nienaturalne zdjęcie. Oczywiście musimy sobie zrobić obrazek dopasuj bilans kolorów. Troszeczkę troszeczkę może mu damy więcej żywości kolorów. O, już lepiej. Oczywiście musimy zrobić troszeczkę, żeby bardziej wyglądał realistycznie, bardziej dopasować mu światło. Powiedzmy, dopasuj jasność, kontrast. Troszeczkę jasności damy. I troszeczkę kontrastu damy. Troszeczkę w tą stronę. O, już jest bardziej takie bardziej fajne zdjęcie. Do tego sobie filtry troszeczkę damy piaskowania. No, troszeczkę i sobie zrobimy do tego jeszcze. Zabawa w Photoshopie się zaczęła bardzo dawno u mnie. Jakoś do tej pory jako fotograf amator, raczej bardziej fotograf amator jestem. Bawię się taką fotografią amatorsko. Może zrobię taki kiedyś krótkometrażowy film, taki krótki filmik na temat moich prac wszystkich, które są bardzo ciekawe, niektóre są i które zajmują dużo. Co to jeszcze powiem szczerze, że bardzo mi się podoba Adobe Photoshop. W porównaniu z Gimpem troszeczkę nie jest zły, Gimbil nie jest zły, ale troszeczkę mu też czasami brakuje, chociaż Photoshop jest bardzo drogim programem, niestety, ale Gimp jest za darmo, ale też Gimp też nie po prostu nie mu jak to powiedzieć, nie bardzo tak. Jak to powiedzieć po łacinie? Tak bardziej swoje rzeczy można zrobić w Gimpie, których w Photoshopie też można zrobić, a niektóre niestety w Photoshopie są bardziej, wyglądają efektownie, bardziej jest czytelny Photoshop. A to zależy, jako komuś się chce używać, można używać tych i tych. A po
To nie, Photoshop to nie jest wektor, jak to mu powiedział nasz profesor, osoba, która się zajmowała nami na studiach, że Photoshop nie jest programem wektorowym, to jest, czyli nie rysujemy wektorowo, tylko retuszujemy zdjęcia lub inne zabawy. Ja się przyzwyczaiłem do Gimpa, teraz trochę weszłem na Photoshopa, bardziej mi się, lepiej mi się pracuje nim, ale ten jest program bardzo dobry. Ja dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę, pa pa, buzi.